Irlandia, kraj, który budzi zdumienie ekonomistów od wielu lat. Przez długi czas jedno z najbiedniejszych państw w Europie, pogrążone w niedostatku i eksportujące głównie Irlandczyków. Dziś jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na globie. Irlandia zszokowała cały świat, kiedy w 2015 osiągnęła wzrost PKB na poziomie prawie 25%. Co takiego robi Irlandia, czego nie praktykują inne kraje? Co dało ich gospodarce tego rzędu przyspieszenie? Czy Irlandczycy stają się powoli najbogatszym narodem świata? A może ten wynik to jedynie wykreowana przez gigantów technologicznych wydmuszka? Ciekawi? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem budujemy Waszą świadomość finansową. Warto zatem stać się na początek częścią naszej społeczności, subskrybując kanał na dole. Co tak bardzo wyróżnia legendarną Zieloną Wyspę, że aż tak ciężko jest doskoczyć do jej poziomu dynamiki wzrostu PKB? Wielu z nas pewnie zastanawia się, jakim cudem w czasach, w których poszczególne kraje walczą o to, aby mieć dodatni PKB, Irlandia wykazuje wzrost nieosiągalny dla większości z nich. Omówimy dziś w skrócie historię finansową Irlandii oraz odpowiemy na pytanie, dlaczego kraj ten wykazuje wzrost gospodarczy podobny do tych, które można zaobserwować w krajach wschodzących. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Irlandia. Ekonomiczna historia. W latach 1845-1849 Irlandia przeżyła tak zwany Wielki Głód, który spowodował śmierć miliona osób. Warto zauważyć, że do tej pory jest to niewielki kraj, który w 1841 roku liczył nieco ponad 8 milionów mieszkańców. Zatem 1/8 populacji zniknęła w ciągu zaledwie 4 lat. Od wieków Irlandia była pod panowaniem Wielkiej Brytanii i jak każdy naród marzyła o niepodległości i niezależności. W 1921 roku podpisano brytyjsko-irlandzki traktat, a Zielona Wyspa stała się niezależnym krajem pod nazwą Wolne Państwo Irlandzkie. Niestety na tamtym etapie niezależnym jedynie z nazwy. Jak to często bywa w historii, tak i tutaj, mimo traktatu Irlandia była nadal częściowo zależna od korony brytyjskiej, a jej obywatele byli traktowani gorzej niż społeczeństwo Wielkiej Brytanii, a dosadniej mówiąc byli obywatelami drugiej kategorii. W 1932 roku doszło jednak do wojny ekonomicznej między oboma krajami. Rząd Wolnej Irlandii odmówił spłaty sporego długu wobec korony brytyjskiej oraz składania przysięgi królowi. Konsekwencje takiej decyzji są łatwe do przewidzenia. Oba kraje nałożyły na swoje produkty ogromne cła. Co za tym idzie, sytuacja Irlandii jeszcze bardziej się pogorszyła, a jej gospodarka była w opłakanym stanie. 5 lat później, w 1937, Wolne Państwo Irlandzkie zostało przemianowane na Irlandię oraz wprowadzona została nowa konstytucja, która zwiększyła niezależność kraju i uniezależniła go od Wielkiej Brytanii. Niepodległość, koniec wojny ekonomicznej oraz powstanie nowej konstytucji brzmi jak koniec złego, a początek dobrego. Ale niestety, nie tym razem. W tamtym czasie Irlandia postanowiła więc nie tylko całkowicie odciąć się od Brytyjczyków, ale także od pozostałych krajów. Irlandzcy politycy doszli do wniosku, że genialnym pomysłem na rozwiązanie problemów będzie zamknięcie się na wymianę handlową z innymi państwami, aby samodzielnie osiągnąć niezależność ekonomiczną. Jak łatwo się domyślić, dla krajów w rozsypce, z niskim uprzemysłowieniem oraz w kryzysie demograficznym, taka polityka nie mogła przynieść nic dobrego. Kraj, który zakazał importu, zaczął jednocześnie eksportować jedną rzecz na masową skalę – Irlandczyków. Szacuje się, że w tamtym czasie około miliona obywateli postanowiło wyemigrować za lepszym życiem, a ze względu na język ojczysty spora część osiedliła się w USA i Australii. Teraz już wiecie, dlaczego na przykład w Bostonie mieszka tylu Irlandczyków. Tak ogromna strata w populacji wymagała drastycznych zmian, które nadeszły razem z Seanem Thomasem O'Kellym. Sean Thomas O'Kelly był premierem Irlandii i prekursorem pierwszej próby liberalizacji kraju. Dlaczego mowa zaledwie o pierwszej próbie? Bo mimo szczerych chęci nie poszło to do końca zgodnie z planem. W 1959 roku były premier stworzył pierwszą strefę wolnego handlu obok lotniska Shannon.
Projekt ten zapoczątkował pojawienie się pierwszych zagranicznych firm. Przez następne dziesięciolecia kraj chciał przyciągnąć jeszcze więcej zagranicznych inwestorów, obniżając sukcesywnie podatki. Przykładowo w 1980 roku w Irlandii została założona firma Apple. Plan Irlandczyków w założeniach wyglądał obiecująco i przyciągał coraz więcej zagranicznego kapitału. Zagraniczne firmy otwierały oddziały w Irlandii, czyli powstawały nowe miejsca pracy. Gospodarka zatem się rozwijała i wszystko miało iść w dobrym kierunku. Niestety i tym razem nie poszło zgodnie z planem. Firmy takie jak Apple czy HP otwierały jedynie oddziały, zatrudniały paru księgowych i tworzyły siedzibę podatkową. I to by było na tyle z interesu, jaki Zielona Wyspa miała zamiar na tym zrobić. Irlandia nadal nie miała rozwiniętego przemysłu, nie produkowała własnych produktów, a co za tym idzie, większość rzeczy importowała, a to z kolei wpływa na poziom bezrobocia. W 1987 roku bezrobocie wynosiło więc aż 17%. Zarobki Irlandczyków również odbiegały mocno od reszty Europy. W tamtym czasie w Wielkiej Brytanii za taką samą pracę można było zarobić 3 razy więcej. Irlandia ponownie stała się więc liderem w eksporcie obywateli. Niebawem coś jednak miało się w tej kwestii zmienić. Irlandia, celtycki tygrys. Samo obniżenie podatków nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Rząd stanął więc przed wyzwaniem. Co zrobić, aby zagraniczne firmy otwierały nie tylko oddziały podatkowe, ale także przenosiły pracę do Irlandii? W 1973 Irlandia stała się członkiem EWG, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a w tamtym czasie dochód na głowę mieszkańca Irlandii wynosił 60% średniego poziomu zarobków w Unii Europejskiej. Nadal nie wyglądało to więc zbyt dobrze. Odpowiedź na pytanie, jak przyciągnąć do siebie zagraniczny kapitał na stałe, tak aby tworzył również miejsca pracy, odkrył w 1987 ówczesny premier Charles Hagi razem ze swoim zespołem. Czego zatem brakowało w ekonomicznej układance Irlandii, aby gospodarka mogła z kopyta ruszyć do przodu? Niskie podatki dla firm to jedno, ale reszta systemu podatkowego była w ruinie. Pracownicy musieli płacić 60% podatku dochodowego. Dodatkowo prawo pracy było na tyle surowe, że żadna firma nie chciała przechodzić przez piekło związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Charles Hagi postanowił więc naprawić ten problem i wprowadzić prawdziwy liberalizm do systemu. W końcu zaczęło iść ku lepszemu. W 2000 roku firma HP poinformowała, że otworzy fabrykę w Lakeslip i zatrudni 2000 osób. Z każdym miesiącem media zaczęły podawać coraz więcej tego typu informacji. Kraj zaczął się rozwijać w takim tempie, że dekadę później Irlandczycy prześcignęli zarobkami Brytyjczyków. Zarobki obywateli dynamicznie się zwiększały, wszyscy byli więc zadowoleni. Hossa na Zielonej Wyspie trwała kilka lat, aż do znanego już z historii 2008 roku, czyli wielkiego kryzysu gospodarczego, który wypłynął z USA. Irlandia była niestety pomostem łączącym Stany Zjednoczone z Europą. Irlandzkie banki były mocno powiązane z amerykańskimi. Równanie było więc proste. Kryzys bankowy w USA równał się kryzysowi bankowemu w Irlandii. Co ciekawe, celtycki tygrys przeżył kryzys z 2008 roku jeszcze gorzej niż Stany Zjednoczone. Irlandzki rząd, aby za wszelką cenę ratować swoje banki, poprosił o finansowe wsparcie Unii Europejskiej razem z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. W listopadzie 2010 roku irlandzki rząd uzgodnił pakiet ratunkowy o wartości 85 miliardów euro, gdzie w tamtym czasie PKB całego kraju wynosiło 275,4 miliarda dolarów, czyli nieco ponad 180 miliardów euro. Środki te zostały w pełni przeznaczone na wsparcie sektora bankowego oraz finansowanie wydatków państwa. W zamian za otrzymane wsparcie Irlandia zobowiązała się do wprowadzenia surowego programu oszczędnościowego, który obejmował cięcie wydatków publicznych, w tym redukcję wynagrodzeń dla urzędników i pracowników sektora publicznego, reformy emerytalne, takie jak podniesienie wieku emerytalnego, podniesienie podatków, w tym podatku VAT i podatku dochodowego, prywatyzację niektórych państwowych przedsiębiorstw oraz wprowadzenie reform w sektorze bankowym, w tym konsolidację banków i wprowadzenie nowych regulacji. Tym samym w 2010 Irlandia wyszła z kryzysu i zaczęła prawdziwy sprint po fotel lidera we wzroście PKB.
Jak widać, w latach 2014-2016 nastąpił niewyobrażalny wzrost, jakiego w historii jeszcze nie było. Irlandzka wydmuszka, czyli ekonomia la precuna. Określenie ekonomia la precuna wymyślił amerykański laureat Nagrody Nobla Paul Krugman. Krugman bacznie obserwował od dłuższego czasu irlandzką gospodarkę i kilka razy zwiastował jej upadek. Jednak jego przewidywania zupełnie się nie sprawdziły, a nawet okazało się wręcz przeciwnie. Krugman postanowił więc dogłębnie przyjrzeć się sprawie i okazało się, że się nie mylił. Tak ogromny wzrost gospodarczy, który Irlandia odnotowała w 2015 roku, nie wynikał z dobrej polityki kraju, a napędzały go głównie zagraniczne koncerny. Dla przykładu, firma Apple przeniosła swoje zyski właśnie do Irlandii i to tutaj zdecydowano się je rozliczać. W latach 2003-2014 przekierowano w ten sposób do Dublina ponad 147 miliardów euro. Domyślacie się pewnie, że giganci technologiczni nie bez przyczyny wybierają akurat Irlandię do swoich rozliczeń. Sekret, rzecz jasna, tkwi w preferencyjnym systemie podatkowym, który przyciąga ogromny zagraniczny kapitał. Jakie podatki płaciła więc firma Apple ze swoich europejskich zysków przez ponad dekadę? W 2014 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. W 2016 odkryto, że korporacja Apple w latach 2003-2014 płaciła zaledwie 1% podatków od zysków wypracowanych w całej Europie. Co ciekawe, po roku 2014 zobowiązania podatkowe ponownie spadły i to naprawdę drastycznie, do poziomu zaledwie 0,005%. Komisja Europejska nakazała więc, aby irlandzki fiskus wyegzekwował od amerykańskiej korporacji około 13 miliardów euro niezapłaconych podatków za ten okres. Apple w 2020 odwołał się od decyzji komisji i wygrał. Sąd przyznał nieważność zaskarżonej decyzji, ponieważ komisji nie udało się wykazać w sposób wymagany prawem, że istniała korzyść w rozumieniu artykułu 107 ustępu 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Co nam zatem mówi ta sytuacja o PKB Irlandii? Otóż wzrost PKB w tym kraju to tak naprawdę ładne zestawienie cyfr, które nie ma zbyt dużego odniesienia do rzeczywistości. Przynajmniej nie tej widzianej oczami obywatela. Irlandia nie bez przyczyny zestawiana jest bardzo wysoko na listach rajów podatkowych, zaraz obok Bermud czy Szwajcarii. Apple to zresztą nie jedyna firma, która wykorzystuje irlandzki raj podatkowy, aby zwiększyć zyski w Europie. Do tego grona dołączyli tacy giganci jak Facebook, Google, Amazon, Twitter, PayPal, Intel czy też Dell. Jak wygląda strategia tych firm? Zyski, które wygenerowane są w Unii Europejskiej, transferowane są bezpośrednio do Irlandii jako głównego centrum rozliczeniowego, gdzie światowi giganci płacą śmieszne podatki. Okej, wiemy już, że ten proceder w świetle obowiązującego prawa jest legalny i Komisja Europejska niewiele może z tym zrobić. Pytanie jednak, czy dla samej Irlandii i jej mieszkańców taki interes jest faktycznie opłacalny? Jak bogata jest tak naprawdę Irlandia? PKB nie stanowi rzetelnego miernika kondycji finansowej państwa w tym i w wielu innych przypadkach. Niestety można w nim sporo rzeczy pochować, a 25% wzrost PKB wcale nie musi świadczyć o bogactwie narodu. Choć niewątpliwie na papierze wygląda to spektakularnie. Irlandia pełni rolę centrum rozliczeń dla międzynarodowych korporacji. Jej bilans rozliczeniowy sugeruje, że Irlandia powinna być tak bogata, że każdy mieszkaniec powinien już dawno jeździć nowym Lambo czy też Porsche. A jak jest w rzeczywistości? To na pewno na co dzień obserwują widzowie, którzy mieszkają na wyspie, więc dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda z waszej perspektywy. My natomiast w tej części filmu skupmy się na konkretnych statystykach. W Unii Europejskiej przyjmuje się, że wskaźnik konsumpcji na poziomie 100 określa, że kraj jest na średnim poziomie względem całej Europy. Dla przykładu, w 2021 Norwegia osiągnęła wynik 126, Niemcy 120, Islandia 119, a Francja 111. Te kraje, jak wiadomo, uznawane są za najbardziej zamożne w całej Europie. Podążając tym tokiem rozumowania, powinniśmy się spodziewać, że Irlandia tak na logikę powinna mieć taki sam, jak nie wyższy wskaźnik. Niestety jednak w tej kategorii wypada ona zdecydowanie gorzej i to nawet poniżej średniej Unii Europejskiej. Dokładniej, wskaźnik ten w jej przypadku wynosi zaledwie 90. Dla porównania, Polska w tej kategorii wcale nie była dużo gorsza. Zabrakło nam jedynie 6 punktów, aby dogonić w tej kwestii Irlandczyków.
Eurostat w 2021 roku opublikował także raport, który jeszcze bardziej dosadnie daje do zrozumienia, że Irlandia to tak naprawdę sztucznie napompowany twór, ekonomiczny kulturysta na sterydach. Otóż większość krajów wykazuje równomierny wzrost PKB i współczynnika konsumpcji, co jakby się nad tym chwilę zastanowić, jest dość racjonalne. Rośnie PKB, czyli dobrobyt obywateli, a wraz z nim organicznie rośnie także konsumpcja. Kiedy rosną zarobki, to ludzie zawsze chcą żyć lepiej i poprawiać swoje warunki egzystencji. Na wykresie określającym, jak te dwie dane za sobą podążają, dwa kraje znacząco wyróżniają się w całym zestawieniu. Są to Luksemburg oraz Irlandia, czyli dwa raje podatkowe, których bogactwo widać na papierze, ale niekoniecznie w portfelach czy też na kontach obywateli. Jak widać, konsumpcja w obu państwach rośnie kompletnie niewspółmiernie do wzrostu gospodarczego. Jak zatem kształtują się irlandzkie pensje? Czy rosną równie szybko jak PKB? Wynagrodzenia w Irlandii i udział płac w PKB. Tutaj również mamy do czynienia ze sporym rozstrzałem. Płace w żadnym wypadku nie pokrywają się ze wzrostem PKB. W roku 2018 w Irlandii mediana godzinowej stawki wynagrodzenia była niższa niż w Austrii, Finlandii, Holandii, Szwecji, Luksemburgu, Belgii, Niemczech czy Danii. Jak widzicie, przykładów, które potwierdzają sztucznie podkręcone wyniki kraju, jest naprawdę sporo. Ostatnim potwierdzeniem tego faktu będzie dla nas udział podatków w PKB. Przyjmuje się, że niskie wpływy z podatków to domena krajów słabiej rozwiniętych. Tak przynajmniej wygląda to w przypadku większości krajów. Na logikę zatem, jeśli Irlandia jest bogatym krajem, to wpływy do budżetu z podatków powinny być przynajmniej w czołówce zestawienia. Ale już pewnie się domyślacie, jak jest w rzeczywistości. Irlandia wykazuje najniższe wpływy z podatków, które mają naprawdę niewielki udział w PKB. Wystarczy porównać te wpływy do krajów skandynawskich lub średniej Unii Europejskiej, aby zauważyć, że faktycznie Irlandia stanowi wyjątek od reguły w kontekście relacji między bogactwem kraju a udziałem podatków w PKB. Mimo że Irlandia jest rajem podatkowym i de facto nadmuchanym gospodarczym balonem, nie oznacza to, że nie osiąga ona z tego tytułu korzyści. Niskie podatki od tak ogromnych zysków, jakie wykazują takie firmy jak Apple, Facebook czy Google, nadal wnoszą grube miliardy do budżetu państwa. Dodatkowo zyskuje na tym rynek pracy, której w Irlandii nie powinno zabraknąć. Branża IT jest tam bardzo rozwinięta, a wynagrodzenia u gigantów międzynarodowych są na całkiem wysokim poziomie. Tym bardziej, że branża IT dalej mocno się rozwija. Pytanie zatem, czy podejście Irlandii do podatków jest słuszne i w dłuższej perspektywie czasu nie zakończy się dla niej katastrofą? Ciężko powiedzieć, co dokładnie przyniesie przyszłość. Na pewno jednak jest to strategia dość ryzykowna, która w razie potrzeby zmiany polityki podatkowej może wyrządzić państwu i obywatelom wiele krzywdy. Choćby pojawienie się na horyzoncie gospodarki z równie konkurencyjnym systemem podatkowym zawsze może skłonić gigantów technologicznych i inne ogromne firmy do odwrotu z rynku irlandzkiego, a to na tej dość niewielkiej liczbie podmiotów oparty jest cały sukces gospodarczy. Trzeba więc podkreślić, że państwo to stało się również pewnego rodzaju zakładnikiem olbrzymich korporacji, które mogą i pewnie w pewien sposób dyktują warunki tej gry. Pytanie, czy uważacie, że Polska powinna czerpać przykład z Irlandii i również uprościć system podatkowy, czy też zmniejszyć wysokość podatków? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, subskrybujcie kanał na dole. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach, które widzicie wokół mnie. A jeśli nie, to do zobaczenia jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!